Współczesny Białystok rozwija się bardzo dynamicznie. Miasto rozwinęło się wokół Pałacu Branickich, którego początki sięgają XV wieku. Do dziś w krajobrazie Białegostoku zobaczyć możemy ślady dawnej historii, a w samym sercu wielkomiejskiego gwaru, tuż obok pałacu, trafimy do oazy spokoju, dzielnicy Bojary. Wieś w centrum miasta? Jest to możliwe w Białymstoku. Od XVI wieku osiedlali się tutaj wolni chłopi, natomiast w dwudziestoleciu międzywojennym dzielnica ta stanowiła enklawę inteligencji. To tutaj przyjeżdżał Piłsudski, to tutaj mieszkali liczni artyści, tutaj mieszkał też prezydent miasta i wielu, wielu innych sławnych białostoczan. Nazwa Bojary to jeden z wielu świadków historii Białegostoku. Odnosi się do dawnych mieszkańców tego terenu. Z uwagi na swoją architekturę dzielnica jest ewenementem w skali kraju. Drewniane domy otaczają piękne ogrody, sady, a niektóre bojarskie ulice do dziś pokrywa bruk. Pod koniec XX wieku dzielnica uległa powolnemu zatraceniu, dziś jednak odradza się w swojej pierwotnej idei. Z miejskiej wsi przenosimy się do dawnego centrum przemysłu włókienniczego, a dziś centrum mody Galerii Alfa. Jesteśmy w Galerii Alfa w centrum Białegostoku. Galeria Alfa ponad 100 lat temu była fabryką Beckera produkującą wełnę i jedwab. To trwało do końca II wojny światowej, kiedy powstała tutaj fabryka Biruna, produkująca słynne firany pluszowe, czyli plusz oraz polar. To trwało do początku XXI wieku. Wtedy w 2008 roku powstała Galeria Handlowa Alfa, funkcjonująca właśnie do dziś. Ta galeria łączy w sobie budynki starej fabryki z nowoczesnością. Zakupy w Galerii Alfa to niewątpliwa gratka nie tylko dla miłośników mody, ale również pasjonatów historii. Wszędzie dominuje czerwona cegła połączona z nowoczesnością szkła i stali. Wprawne oko dostrzeże piękne rzeźby przedstawiające głowy koni, chociażby na budynku dawnej stajni czy Merkurego, rzymskiego boga handlu strzegącego galerii na szczycie budynku. Różnorodnością form architektury zachwyca stojący obok pałacyk. Należał on do rodu Beckerów, dawnych właścicieli fabryki. Budynków, w których kontynuowana jest pierwotna idea, możemy znaleźć w Białymstoku znacznie więcej. Ulica Warszawska w Białymstoku, jedna z zabytkowych kamienic, która kryje w sobie ciekawą historię. Ponad 100 lat temu w Polsce ustanowiono Polski Czerwony Krzyż. I dokładnie ta kamienica od początku XX wieku pełni funkcję szpitala. Początkowo pod szyldem rosyjskiego Czerwonego Krzyża, potem amerykańskiego Czerwonego Krzyża i od 1921 roku mieścił się tutaj szpital Polskiego Czerwonego Krzyża, jedyny w całym województwie białostockim oddział pediatryczny. Funkcje szpitalne kamienica ta pełniła do lat 50. XX wieku. Dzisiaj nadal jest tu oddział Polskiego Czerwonego Krzyża i PAP. W XIX-wiecznej kamienicy do dziś zachowały się fragmenty dawnego wyposażenia. Naszą uwagę przyciągają piękne żeliwne schody z kutymi elementami, a wyobraźnia podsuwa nam obrazy sprzed ponad 100 lat, gdy w tym miejscu żywa była idea pomocy chorym opatrzona znakiem Czerwonego Krzyża na białym tle. Ciekawostką jest, że białostocki szpital Polskiego Czerwonego Krzyża nosił początkową nazwę George'a Washingtona. Powstał bowiem w oparciu o wyposażenie i fundusze pozostawione w tym miejscu przez amerykański Czerwony Krzyż. Kamienica, w którym się mieścił, oddaje historyczny klimat jednej z najstarszych ulic Białegostoku, ulicy Warszawskiej. Przenieśmy się teraz do kolejnej ciekawej dzielnicy Białegostoku, Hanajek, gdzie w otoczeniu historycznej zabudowy wyrósł nowoczesny gmach opery. Jesteśmy na dachu Opery i Filharmonii Podlaskiej, największej instytucji artystycznej w Polsce północno-wschodniej. Ten budynek autorstwa profesora Marka Budzyńskiego to połączenie natury z nowoczesnością. Warto tu przyjść, aby zobaczyć chociażby właśnie tą łąkę na dachu, tutaj zwiedzić ogrody. Ci z Państwa, którzy wybiorą się do Warszawy, także znajdą inne budynki profesora Marka Budzyńskiego. Oddany do użytku w 2012 roku nowy budynek Opery i Filharmonii Podlaskiej to przykład wyjątkowego połączenia szkła, betonu i drewna oplecionych zielenią przyrody. Minimalistyczna architektura gmachu dominuje nad reliktami niskiej zabudowy dawnej dzielnicy żydowskiej Hanajek. Surowe wnętrze opery wypełniają artystycznie ułożone nuty i pięciolinie umieszczone na odlewanych szklanych taflach. Wokół opery rozpościera się z kolei naturalna łąka. Na koniec przeniesiemy się do polskiego Wersalu, czyli Pałacu Branickich w Białymstoku, od którego wszystko się zaczęło. W XVIII wieku mówiono, że gdy szukasz raju, to go znajdziesz w Białymstoku, w pałacu Hetmana.
Dlaczego? Ponad 140 apartamentów paradnych, każdy zaopatrzony w przedpokój, w sypialnię, garderobę, rejteratkę, każdy ogrzewany nowoczesną technologią. A jaką? Zaraz zobaczymy. Pod jedną z kolumnat znajduje się niepozorne wejście do piwnicy, które skrywa w sobie liczne tajemnice. Niewątpliwie zobaczymy tu zasypane przejścia do innych piwnic pałacowych, miejsca, gdzie za czasów Branickiego składowano opał. Tutaj napotkamy także myśl nowoczesnej inżynierii sprzed kilkuset lat. Ogrzewanie podpodłogowe niezaprzeczalnie kojarzy nam się ze współczesną techniką grzewczą. Nic bardziej mylnego, bowiem w XVIII wieku w białostockim Pałacu Branickich hetman zafundował swojej małżonce ogrzewanie podpodłogowe jej najnowszych apartamentów. I jesteśmy w tej chwili w hipokaustum, gdzie rozpalano torf, a ciepłe powietrze, które w ten sposób wytworzono, rozchodziło się kanałami pod podłogą apartamentu Branickich. Jan Klemens Branicki i jego żona Izabela stworzyli z niewielkiej osady dworskiej polski Wersal, rezydencję, która zachwycała królów, książęta, artystów i wszystkich, którzy tu zawitali. Pałac urzekał nie tylko pięknymi wnętrzami, ale przede wszystkim przyrodą. Otoczony licznymi ogrodami, setkami rzeźb, tysiącami kwiatów, drzewek cytrusowych, był w XVIII wieku doskonałym miejscem do tworzenia. To właśnie tu Franciszek Karpiński napisał jedną z najsłynniejszych kolęd Bóg się rodzi. To tu pierwszy fortepian przysłał Jan Sebastian Bach, to tu także powstała pierwsza medyczna szkoła w Białymstoku, Instytut Akuszerii. I na tym kończymy nasze zwiedzanie po stolicy Podlasia. Idea doskonałego rozplanowania miasta za czasów Branickich sprawdza się jednak do dzisiaj. Białystok to miasto, w którym z pewnością chce się być.